przyjaciele, o Jezusie jest napisane tak. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jezus nauczył się posłuszeństwa. On się musiał tego nauczyć. On musiał się nauczyć. Ludzie myśleli, że On wiedział, On zawsze taki był. Jezus taki nie był. Jezus tak się urodził, był jak czysta kartka. Czysta kartka, którą sam zapisał. On się musiał nauczyć. Ludzie zresztą mówią, ja nie jestem Jezusem. On te rzeczy miał od Boga. Nie miał, musiał się nauczyć. Jak się nauczył posłuszeństwa? Przez cierpienie. Jak się w ogóle mówi charyzmatykom o cierpieniu, to oni w ogóle mówią, co ty mówisz? No? Przecież żyjemy w czasie łaski. Wiecie, jaki jest problem w zrozumieniu tego? Cierpienie jest neutralne. Neutralne. Ból jest neutralny. Niedobry czy zły jest neutralny. Rozumiecie? Neutralny. I to jest kwestia, jak się to wykorzysta. Cierpienie to jest każda niedogodność, która stoi na drodze. Idziesz drogą w kierunku sukcesu i jest jakaś niedogodność. Ale ty wiesz, że idziesz drogą w kierunku sukcesu. Ty wiesz, że tam idziesz. Ty znasz drogę. Ty znasz cel. Ty wiesz, dokąd idziesz. Nie jesteś chaotyczną postacią. I na tej drodze pojawia się przeszkoda. I wiesz, co się zaczyna dziać? Zaczynasz tą przeszkodę pokonywać. I towarzyszy temu cierpienie. Pokonywaniu przeszkody będzie towarzyszyło cierpienie. Rozumiesz? Przeszkoda ci nie zniknie. Musisz ją pokonać. Dlatego jest napisane, z Bogiem moim przesadzam mur, czyli przeskakuję mur i rozbijam drużynę. Dawid mówi, z Bogiem moim przeskoczyłem przeszkodę i zwyciężyłem moich przeciwników. Co temu towarzyszyło? Cierpienie. Temu towarzyszył jakiś zespół problemów. A rozumiecie? Ale ten zespół problemów, który jest przez nas doświadczany w tym momencie, musi być przez nas odpowiednio użyty. Nie zastanawiamy się, dlaczego jest ten zespół problemów. Powiedzieć ci, dlaczego jest zestaw problemów? Bo diabeł to menta. Dlatego jest zestaw problemów. Dlatego na twojej drodze do sukcesu pojawiają się takie rzeczy. Bo diabeł to menta. Taka jest prosta odpowiedź. Może mało dogmatyczna dla niektórych. Taki jest powód. Bo diabeł jest zły. I chce, żeby było źle. I nie chce, żebyś osiągnął sukces. I nie chce, żebyś zrealizował marzenia, i nie chce, żebyś zrealizował pragnienia, i nie chce, żebyś uwolnił potencjał. On tego nie chce. Bo jak to zrobisz, rozumiesz, to nic nie będzie już ci mógł robić. Nie będzie mógł cię dotknąć. Będziesz za duży, za wielki, za mocny, za silny, jak Bóg. A więc łapie cię na drodze. Łapie cię na tej drodze, kiedy idziesz po ten sukces, kiedy idziesz po zwycięstwo. On cię na tej drodze chce złapać, kiedy jeszcze nie jesteś tak silny jak Bóg. Kiedy tylko jest to w twoim wyznaniu. Chce cię tam złapać, przejąć. I pojawia się system problemów. Pojawia się ten zespół. Rozumiesz? Ale teraz co ty z tym zrobisz, to jest inna sprawa. Możesz to wykorzystać. Chodząc z Bogiem, możesz wykorzystać diabła do własnych celów. Chodząc z Bogiem, możesz zaprząc diabła do pługa i przeorać nim kawał ziemi pod zasiew. Możesz to zrobić. Kiedy to zrobisz? Kiedy podczas zderzenia z cierpieniem nie schowasz się w muszelkę, jak ślimak, i nie powiesz, Panie Boże, o co tu chodzi? Przecież miało być tak pięknie. Tylko powiesz, Boże, na wzór Twojego Syna Jezusa,
Nauczę się teraz posłuszeństwa. Wyciągnę z tego wnioski. Przejdę to i będę lepszy, silniejszy, mocniejszy. Rozumiesz? Zrobię to. I będę większy. I będę szybciej szedł. A kolejne przeszkody będę rozbijał z o wiele większą siłą. Mimo, że był synem, nauczył się posłuszeństwa przez cierpienie. Tak mówi Słowo Boże. Jak on tak miał, to ty też tak powinieneś mieć. I nie mówię, że będziesz miał, tylko powinieneś. Powinieneś przyjść do Boga podczas tego uwielbienia, powiedzieć: Boże, od dzisiejszego dnia wprowadzam nowy program pokonywania przeszkód. Nowy program. Ja dzisiaj wprowadzam nowy program. Jak dzisiaj się będzie pojawiała przeszkoda, to będą dla mnie wyższe studia. Ja teraz do niej podejdę, ja nie będę marudził, ja nie będę w ogóle miauczał. Ja powiem: Panie Boże, ja się dzisiaj nauczę. Nauczę się właśnie na tej przeszkodzie. Ja się na tym właśnie nauczę. Ja się nauczę posłuszeństwa. Ja będę większy, ja będę potężniejszy, ja będę silniejszy. Bo Ty tak powiedziałeś, bo jestem na wzór Jezusa, bo jestem taki jak Jezus. Myślę jak Jezus, myślę jak Jezus, myślę jak Jezus. Powiedz: ja jestem myśli Chrystusowej. Ja myślę jak Jezus, ja myślę jak Jezus. Powiedz: ja myślę jak Jezus. Ja mam Jego poglądy, ja mam Jego myśli, ja mam Jego emocje. Ja myślę jak Jezus. Jezus! Jesteś naszym Panem. Jesteś naszym Królem. Jesteś źródłem, mapą. Jezus! Yeah.
Yeah.
Zabiłeś mnie swoją krwią.
dźwięki z nieba, to słyszę dźwięki z nieba, to pieśni uwielbienia, jak szumie.
teraz zbawisz. I w pewnym momencie przebiega Cię przez głowę myśl, że przecież wiesz, że musisz wierzyć. I wtedy odczułaś powiew wiatru na prawym policzku, przy włosach. Uznałaś to za nic istotnego, ale to byłem ja, mówiłem do Ciebie wczoraj. I dziś Ci to powtarzam. Nie przez moc ciała, ale przez moc mojego ducha te rzeczy się stały. To Twoja wiara do tego jest kluczem. Nie przez moc ciała, ale przez moc mojego ducha to się stanie. Dwa razy do Ciebie to już mówię. Wczoraj na ulicy, dziś przez pół roku. Nie przez moc ciała, ale przez moc mojego ducha. Yeah.
Thank you.
takiego spotkania z Bogiem. Czy jest ktoś tam? Jeżeli nas oglądasz i dziwisz, wiesz, kim są ci ludzie, chcę, żebyś wiedział, że jesteśmy ludźmi, którzy osobiście spotkali się z Bogiem, dlatego lubimy to, co robimy. Nasz akt uwielbienia Boga. Każdy z nas osobiście spotkał się z Jezusem tu na ziemi. To jest możliwe. Jeżeli Ty jeszcze tak nie miałeś, jeżeli nie miałeś tego doświadczenia spotkania Boga tutaj, to jesteś człowiekiem, który gdyby gdzieś umarł, pójdzie do piekła. Bez względu na to, czy w nie wierzysz, czy nie. Ale jest szansa. Szansę wziął każdy z nas. Jeżeli uwierzysz w swoim sercu, że Jezus Chrystus wstał z martwych, jeżeli uznasz, że Jezus wstał z martwych w ciele, naprawdę. Przyjdziesz do Boga w imieniu tego zmartwychwstałego Jezusa i powiesz: Boże, przebacz mi wszystkie moje grzechy. To w jednej chwili zostajesz usprawiedliwiony. Bo Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. A potem wstał z martwych, dając Ci szansę, abyś i Ty nigdy nie umarł śmiercią wieczną. Wystarczy, że uwierzysz w Jego zmartwychwstanie w ciele. I przyjdziesz do Boga w Jego imieniu. Wyznając swoje grzechy przy Nim. Otrzymasz nowe życie. Staniesz się nowym człowiekiem. Narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Zrób to dziś. Zrób to dziś. Nie ma czasu na to, aby czekać.